Dzień dobry, nazywam się Janusz Pieklik i będę chciał porozmawiać w tym filmiku na temat planowania produkcji w partii. Temat taki kontrowersyjny, ponieważ wiadomo, że są zwolennicy produkcji w dużych partiach, bardzo dużych partiach, bo wtedy jest mniej przezbrojeń, ale są długie lead time'y i się długo czeka na produkty. No i takich, którzy mówią wręcz odwrotnie, czyli zwolenników lean manufacturing, gdzie powinno się dążyć do przepływu jednej sztuki albo w jakiejś tam formie zarządzać sygnałami ssącymi i zasilać to kanbanami. No dobrze, ale ja skoncentruję się na tych partiach i tutaj przygotowałem taki specjalny przykład, żeby podpierać się czymś realnym. Więc tak, mam takie w zasadzie trzy indeksy, którymi będę się bawił, aczkolwiek tu są cztery pozycje. Mam takie białe pudełko, w którym jak sobie popatrzę, mam powiedziane, że będę produkował to w partiach, że moja maksymalna partia wynosi 500 sztuk, moja partia minimalna 100, a taka jednostkowa, czyli powyżej tych 100 będę tak kroczył do tych 500, to będzie 50. A metoda uzupełniania jest metodą uzupełniania w partiach, pozycja ma typ produkowany. No i tutaj jak sobie poprzeglądam, mam wszędzie bardzo, bardzo podobnie, tak samo poustawiłem te parametry, no tutaj mam trochę inaczej, bo partia jednostkowa jest 100 sztuk. No i tutaj zobaczymy jak jest, tu jest 50 sztuk również. No dobrze, więc spróbuję sobie zaharmonogramować taki układ, żeby pokazać jak system sobie poradzi, ponieważ proszę zobaczyć, ma za zadanie, o właśnie kręcę filmik w trakcie burzy, więc będzie się działo. Mam do wyprodukowania za zadanie wyprodukować 1000 sztuk tych pozycji. Zaznaczę sobie trzy pozycje i powiem, no mój drogi Halu, do dzieła, zaharmonogramuj to zadanie, no i Hal skończył tutaj już, możemy sobie podejrzeć, co on tu wymyślił. No i wymyślił tak, że pudełko białe wyprodukuje sobie w ilości 500 sztuk i to będzie pewnie pierwsza partia. Pudełko drugie białe wyprodukuje też 500 sztuk. Potem na tej samej linii wyprodukuje sobie pudełko niebieskie, też w ilości 500 sztuk i później też w ilości 500 sztuk wyprodukuje kolej. Natomiast tutaj stwierdził, że szybciej będzie, jak przejdę sobie na inną linię lakierniczą, bo widocznie mogę wybrać ją z zestawu linii lakierniczych i pudełko czarne wyprodukuje w ilości 500 sztuk partia pierwsza i 500 sztuk partia druga. Gdybyśmy sobie pewnie popatrzyli w takie szczegóły, to może byłoby łatwiej to obserwować, co on tu wymyślił. A więc wymyślił dwa zlecenia produkcyjne, w każdych po 500 sztuk tutaj, które będzie zamierza produkować i w naszym takim flow produkcyjnym powiedział, że on tu coś musi kupić na tą partię, żeby wyprodukować coś takiego. Także jak Państwo widzicie, Hal sobie tutaj poradził z systemem, z zarządzaniem partią. No tak, ale postarajmy mu się troszeczkę utrudnić ten proces. Ja włączę może tą czwartą pozycję tutaj, ale muszę na chwileczkę zdjąć ten status filtrowania, więc włączę tą czwartą pozycję, ona jest gdzieś tam dalej, żebyśmy zobaczyli, co on nam tutaj zrobi, jeżeli będzie miał cztery pozycje, a tam jest taka drobna niespodzianka w tej czwartej pozycji, no go, harmonogramuj, kolego zwrócił do kolejki, no i powiedział, że zadanie się już tutaj zakończyło. No dobrze, i tutaj proszę zobaczyć, białe pudełeczko ilość 500, białe pudełeczko ilość 500, białe ilość 100, 500, 500, 500, 500. W takiej kolejce to zrobił, ale czy tu zrobił wszystko dobrze, więc popatrzmy, może ja sobie ten filtr wrzucę tutaj, popatrzmy, ile miał wyprodukować, 50 sztuk miał wyprodukować, 50, a... Dobrze, 50, a co miał w partii wyprodukować, co, w jakich parametrach? Tak, że partia minimalna jest 100 sztuk, więc dobrze zadziałał, że wyprodukował 100 sztuk. No dobrze, więc zróbmy kolejny może taki eksperyment, że powiedzmy na przykład tutaj w ramach tej pozycji białej, że załóżmy coś takiego, że zmienimy parametry replenishmentu, że powiemy, że nasza minimalna partia to, przepraszam, maksymalna partia to 600 sztuk. To 600 sztuk. No i zobaczymy, jak się zachowa w stosunku do naszej pozycji. Może ja tutaj zaharmonogramuję tylko tą jedną pozycję.
żeby było łatwiej to przeanalizować. To jest nasza białe pudełko. Spróbujemy zaharmonogramować. Miał zrobić 1000 sztuk i dostał teraz partię 600 maksymalną. I co zrobił? Zrobił pierwszą partię 400, drugą partię zrobił 600. Z czego to może wynikać coś takiego? No, spróbujmy się tutaj zastanowić, z czego by coś takiego mogło wynikać. A no coś takiego mogłoby wynikać, że ma tutaj oznaczone, że ma produkować partię w sposób zachłanny, czyli że musi wziąć pod uwagę, że wykorzysta maksa, a reszta to będzie reszta. Gdybym powiedział, że ta partia ma być równomierna, no to możemy sobie popatrzeć, gdyby te partie były równomierne, jak hal by się tutaj w tym przypadku zachował. Więc sobie również zaharmonogramujmy tą linię. Hal sobie do kolejeczki tutaj to wrzuca, już zakończył swoje działanie. No i w przypadku partii równomiernej powiedział, że robię 500 i 500. Bingo, brawo. A co by było, gdybym na przykład powiedział, że na tej białej pozycji to trzeba mieć jeszcze jakiś zapas, że fajnie, ale ty masz, kolego, mieć zapas minimalny w ilości 100 sztuk na przykład. No i co wtedy? No i znowu zaprzątnijmy hala do pracy, zobaczymy, co hal nam tutaj zaproponuje i zastanowimy się nad wynikami harmonogramowania. No i tak, poczekajmy chwilkę na wynik. Tak, wynik już mamy. No i popatrzmy, co on nam zaproponował. Otóż zaproponował nam w podziale równomiernym partię po 550 sztuk. Czyli zaspokoił, jeżeli sobie podejrzymy, tutaj jeszcze raz, czyli zrobił coś takiego, że zaspokoił nasz popyt w sposób następujący, że powiedział, że tą pierwszą partię zrobi 550 w podziale równomiernym, ale w drugą, ponieważ ilość brutto, czyli ta wymagana z zlecenia była 450, no musi zaokrąglić w oparciu o parametry partii i zrobił również 550, czyli razem 1100, czyli znowu wszystko pięknie się zgadza. To wszystko, proszę Państwa, zachęcam do bliższego zapoznania się z rozwiązaniem HALAPS. Dziękuję.